Szybka recenzja gry, kadule w my Zajrzyjmy do środka, tam instrukcja kafle, plansz, karty badaczy, plansza scenariusza, 6 scenariuszy, akta medyczne, mnóstwo figurek, żetony dodatkowych zdolności, żetony obrażeń, żetony ognia, żetony bram, żetony tuneli, żetony schodów, żetony pola startowego, żeton postępu, kości, znaczniki karty gra. Zaczynamy. Wybieramy scenariusz, w tym przypadku wybieramy scenariusz pierwszy, z drugiej strony mamy historię i zawartość pudełka, wybieramy przedwiecznego i wyciągamy zawartość. Na planszy scenariusza stawiamy figurkę przedwiecznego na to, że postępu, stadia przedwiecznego, ze scenariusza, na której mamy wpisane, co trzeba wykonać, aby przerwać rytuał oraz dwie akcje dodatkowe w tym scenariuszu pod spodem. Mamy jeszcze potwory scenariusza i wrogów przedwiecznego. Tasujemy obie talie mitów te z pudełka przedwiecznego i ze scenariusza. Przygotowujemy dwie plansze gracza na górze mamy tor poczytalności na dole pasek stresu i obrażeń. Giniemy jak dolecimy do toru pieczaszki w poczytalności po lub obrażeniach. A to, że poczytalności mamy czerwone znaczniki oznaczające zmiany w naszym badaczu. Jak trafimy na to pole patrzymy na swoje symptomy i je wykonujemy następnie, przypisujemy jeden punkt, do którejś umiejętności. Układamy plansze i stawiamy potwory i żetony i mamy oto taką planszę. Stawiamy figurki, gracz na polu startowym i ruszamy. Badacz wcielający się w Morgana wykonuje akcję biegu. Ściąga wszystkie postacie do swojego pomieszczenia. A po drodze weszliśmy w ogień, więc. Morgan zagarnia żeton ognia. Do rozpatrzenia na koniec tury. Drugą akcją bijemy jednego z kultystów. W tym celu patrzymy na planszę gracza, aby sprawdzić, czy ma dodatkowe kości. Na razie nie mamy, więc bierzemy trzy czarne kości i rzucamy. Na kościach wypada nam znak, wykrzyknik i wykrzyknik z macką. To znaczy, że zabiliśmy kultystę, bo ma dwa życia. Dodatkowo przez macki tracimy poczytalność, a znak przedwiecznych nic nie wnosi dla tej postaci. Zdejmujemy kultystę i trzecią akcją podejmujemy zabicie drugiego. Jak widać, udało się. Kolejna faza to kartymitów. Odkrywamy i wykonujemy akcję. Poruszania. W tym przypadku wampira ognia i bajaki o jedno pole w moim kierunku oraz przywołujemy na bramę. Ważne jak skończą się potwory, a trzeba przywołać, to nic się nie dzieje. Na koniec odkładamy karty na stos. Kolejna faza dzieli się na dwie możliwości. Jak jest pomieszczenie z potworem lub kultystą, to oni biją aktywnego gracza. W tym przypadku kultysta ma dwie kości i rzuca i nic nie wypada. Co do zielonych, to mamy jeszcze symbol wykrzyknika i znaku na nich. Natomiast jak jesteśmy sami to badacz ma szansę przeszukać pomieszczenie, więc dociąga kartę odkryć i czyta co na niej się znajduje. Ma dwie opcje wyboru albo płacić dwa stresy i bierze studentkę, albo nieczysto. Te sumienie. nie warto mieć tego dużo, ostrzegam. No i koniec tury, więc trzeba rozpatrzeć, co się dzieje. W tym przypadku nic się nie dzieje, więc podkręćmy trochę bieg wydarzeń. W tym przypadku mamy trzy symbole postępu, więc Przedwieczny postępuje na to, że oprócz tego trzeba zerknąć na karty, czy gdzieś nie jest opisane co zrobić w tym przypadku. Zabawa się zaczyna, kiedy nie przerwiemy rytuała przedwieczny wkroczy na czerwone w pole. Wtedy stawiamy znacznik na torze, bo dalej będziemy się po nim przesuwać i osłaniamy stadium drugie przedwiecznego. Wykonujemy co jest napisane na karcie i kończymy turę gracz. Ważne, Katulu jest nietykalny, dopóki badacze nie przerwie rytuału. Przedwyżsi mają również trzecie stadium i ostateczne i każdy z nich trzeba pokonać. Jeżeli znacznik dojdzie do końca to przegrywamy, jak poczytalność dojdzie do zera to przegrywamy i jak życie spadnie do zera to też przegrywamy. Jeżeli rytuał nie został przerwany to wystarczy, że jeden badacz umrze, aby przegrać grę. To była szybka recenzja krykatu w Majdaj. Zostaw łapkę Subajnara.